Czy mecze reprezentacji odbędą się ze względu na koronawirusa, czy zostaną przerwane, czy zostaną odwołane, czy odbędą się bez udziału kibiców. No właśnie na ten temat wypowiedział się Zbigniew Boniek. Dzisiaj na ten temat więcej. Czy koronawirus tak naprawdę przeszkodzi, jeśli chodzi o mecze tutaj towarzyskie reprezentacji Polski, a także mistrzostwa Europy, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wiemy o tym, że koronawirus szaleje praktycznie w Europie, we Włoszech co chwilę praktycznie odwoływane są mecze, jeśli chodzi o Serie A, a także jeśli chodzi o niższe klasy rozgrywkowe, zwłaszcza, że we Włoszech no jest duże tak naprawdę skupisko ludzi chorych, zakażonych, jeśli chodzi o koronawirusa, praktycznie kilkaset osób, już kilkanaście osób zmarło, kilkanaście osób jest zarażonych i dalej ta choroba się rozwija. No właśnie, do całej tej sprawy odniósł się Zbigniew Boniek, bo wiemy, że przecież mecze reprezentacji polskiej będą mieć miejsce w marcu, te towarzyskie zaraz będą Mistrzostwa Europy, co prawda nie u nas, ale czy one zostaną odwołane, tak, z obawy, w obawie przed koronawirusem. Wiemy o tym, że niedawno w Katowicach IM, a więc duża impreza tak naprawdę związana z grami komputerowymi, została odwołana przez wojewodę praktycznie 15 godzin przed tym, przed tą imprezą. Mnóstwo ludzi miało zabukowane hotele, stoiska już były, ludzie mieli bilety pokupowane, a mimo tego wojewoda praktycznie nie kilkanaście godzin przed tą, przed tą imprezą odwołał, tak, odwołał po prostu... Tą imprezę, znaczy odbyła się ona bez udziału publiczności. Tak samo może być z meczami reprezentacji Polski. No właśnie, i tutaj Zbigniew, Poniek, Zbigniew Boniek w rozmowie z Tomkiem Wodaczykiem dla portalu sport.pl powiedział w ten sposób: Cytuję, na razie nasze marcowe mecze przeciwko Finlandii i Ukrainie nie są zagrożone. Jeśli natomiast Ministerstwo Zdrowia zdecyduje się, że nie powinno się ich rozgrywać, wykonamy takie polecenie. Tak, właśnie tutaj powiedział Zbigniew Boniek, czyli no na dobrą sprawę, tak, jeżeli Ministerstwo Zdrowia powie, że to jest nieskazane, to pewnie takie mecze odbędą się, ale bez udziału tutaj kibiców, tak, bez udziału kibiców. No to na pewno przykra informacja dla kibiców, bo wielu z nich ma kupione bilety. To też jest część, przecież kibiców, którzy mieszkają za granicą, mieszkają i tam pracują, specjalnie porezerwowali sobie właśnie urlopy tak niewolne, żeby przylecieć do Polski na te mecze, na te mecze właśnie marcając. No a tutaj rzeczywiście te mecze mogą zostać odwołane. Póki co no w Polsce nie ma tak naprawdę przypadków, jeśli chodzi o koronawirusa. Natomiast w momencie, kiedy takie przypadki zostałyby stwierdzone w Polsce, no to wiemy, że pewnie padnie blady strach tak, na różnego rodzaju właśnie imprezy masowe. No Moim zdaniem no ona zostanie od, odwołana. tak. Znaczy mecz odbędzie się, ale bez udziału tak naprawdę publiczności, bez udziału kibiców. tak. Mamy tutaj mecz z Finlandią i z Ukrainą, zwłaszcza, że przecież na Ukrainie jest ten koronawirus, tak? Tam jest praktycznie 60 osób, czy około 100 nawet osób, które są zarażone, jeśli chodzi o koronawirusa, więc no oczywiście piłkarze nie to nie jest powiedziane, że piłkarze muszą przywieźć ten koronawirus, tak? Ale no może tutaj być obawa, tak? Jeśli chodzi o kibiców, którzy przyszli, zwłaszcza, że tych kibiców z Ukrainy mogło być bardzo dużo. No ale to tak samo może być koronawirus, jeśli chodzi o kibiców z Finlandii, to nie jest powiedziane, tak samo może być z Polski, tak? Zobaczymy, co będzie miało miejsce praktycznie do tego czasu. Jeśli chodzi o te mecze towarzyskie, to będą mieć miejsce one 27 marca we Wrocławiu z Finlandią i 31 marca w Chorzowie z Ukrainą, tak, z Ukrainą. Zwłaszcza, że tutaj chyba na Śląsku jest bardzo dużo obywateli właśnie Ukrainy, także sporo, słyszałem sporo bo po prostu osób się wybiera na ten mecz, obywateli właśnie Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce na ten mecz we Włoszech, jeśli chodzi o koronawirusa, to już jest tysiąc zarażeń, a 29 osób zmarło, tak, 29 osób zmarło, czyli widzimy, że ta choroba bardzo szybko się praktycznie rozwija, tak, ona się bardzo szybko tutaj rozwija, jeśli chodzi o koronawirus. No, wiele spotkań kluczowych, tak, jeśli chodzi na przykład o Serie A, tak, mecz Inter kontra na przykład Juventus, decydujący o mistrzostwie, został odwołany, także wiele po prostu tych spotkań jest odwoływanych. No, to też są też takie obawy, czy na przykład te imprezy związane z mistrzostwami tutaj Europy, czy one nie zostaną odwołane? Jak na razie tutaj te organizacje mówią, nie, nie, nie ma żadnego po prostu zagrożenia, na pewno te imprezy się odbędą, no ale wiemy o tym, że jeżeli koronawirus bardzo mocno się rozszaleje, to wtedy też takie inwer... znaczy, imprezy, ona się odbędzie, tak? Mecze się odbędą, tylko może się okazać, że bez udziału tutaj właśnie kibiców, bez udziału kibiców. Trochę głupia sprawa, tak? Szczerze mówiąc, mecze praktycznie bez udziału kibiców, trochę przerażająca tutaj wizja, tak? Będą grać. Będzie słychać, tylko praktycznie echo, tutaj, krzyków, tam yy, piłkarzy, tak, którzy ktoś do siebie krzyczą, yy, czy trenerów to troszeczkę dziwna sytuacja, żeby tutaj mecz oglądać bez udziału kibiców, No ale rzeczywiście jeśli chodzi tutaj o jeśli chodzi o tutaj o Polskę tak no to, to może się odbyć i w Polsce i też za granicą także zobaczymy jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijać tak się będzie dalej praktycznie rozwijać czy ten koronawirus będzie dotykał kolejne państwa w jakim zakresie w jakiej skali no i czy rzeczywiście tutaj no ludzie ludzie po prostu pytanie też jest czy kibice będą chcieli pójść praktycznie na taki mecz tak ja już widziałem takie spotkanie jeśli chodzi o Serie A gdzie kibice no, w tych maseczkach dopingowali. Troszeczkę to dziwnie wygląda, tak, no bo ta maseczka też utrudnia w jakiś sposób kibicowanie, tak? Żeby rzeczywiście tutaj kibicować, no to to w jakiś sposób utrudnia takie aktywne kibicowanie swojej ulubionej drużynie. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Oczywiście można powiedzieć, że to jest też swego rodzaju właśnie histeria, także że ludzie poprawnie badają w histerię, że tutaj no zobaczmy sobie, że we Włoszech zmarło tam 27 osób, tak? No na pewno to jest dużo, ale co roku więcej osób. Ginie pewnie na grypę, tak? Czy na powikłania związane właśnie z grypą, nieleczoną grypą, więc na razie ten koronawirus bardzo szybko się rozwija. Tylko obawy są, co będzie za kilka miesięcy, tak? Z tych 300 osób, które są, na przykład, czy tam tysiąca osób, które są we Włoszech, może się okazać, że praktycznie będzie to kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tak? Zarażonych. No nieprawdopodobna sytuacja. To też będą mniejsze wpływy, jeśli chodzi o kluby, tak? No bo kluby będą mieć mniejsze wpływy z tytułu właśnie biletów, tak? Tak zwany ten dzień meczowy, Match Day, będą mniejsze praktycznie wpływy, no ale też te organizacje międzynarodowe nie mogą sobie pozwolić na to, żeby odwołać mecz, bo już są za, za praktycznie zarezerwowane, zabukowane kampanie reklamowe, nawet tutaj takie organizacje jak właśnie FIFA, tak, no to już praktycznie wzięły pieniądze po części, tak, od sponsorów właśnie za za, te, za, za za to, że mogą się oni reklamować. Wiadomo, że to wszystko jest przygotowane z wyprzedzeniem czasowym, tak, to nie jest tak, że, nie wiem, jakaś duża firma zgłasza się do FIFA, że chce się reklamować na mistrzostwach Europy w po prostu maju czy w kwietniu, tylko oni to zdecydowanie robią wcześniej, tak, więc żeby oni się wywiązać z tych obowiązków, to muszą te kampanie reklamowe być przeprowadzone. Natomiast rzeczywiście, no tutaj... Pewnie będą one odbywały się bez udziału kibiców, tak? Albo mniejszym, w mniejszym, po prostu o mniejszym charakterze. No, w zależności, gdzie będą te, te mecze odbywać się, tak? Jakie będzie tutaj skopisko, jeśli chodzi o tego koronawirusa. No ale wyobraźcie sobie taką sytuację, tak, na przykład w serii A: mecz. Niech przyjdzie na taki mecz 20 tysięcy osób, i niech dwie osoby, albo niech jedna osoba, tylko będzie chora. no To jest masakra, tak. Praktycznie w ciągu najbliższych tygodni to by tam kilkadziesiąt tysięcy osób praktycznie było chorych. tak, Taka osoba gdzieś tam idzie po jedzenie, potem do toalety w ścisku, praktycznie wchodzi na stadion, wychodzi z w tego w tym, w tym ścisku, i teraz każde psika zaraża praktycznie kolejne osoby. Te kolejne osoby wracają do domu i zarażają kolejne osoby. No to jest przerażające, tak telewizja, tak, no bo nawet jak jest skupisko gdzieś na lotnisku, czy tam w komunikacji miejskiej, no to jest jakaś grupa tam kilkudziesięciu ludzi, tak, nawet tam, nie wiem, 100 ludzi w samolocie, natomiast na takim meczu, no, mnóstwo ludzi praktycznie może zostać zarażonych, tak, zwłaszcza, że ta choroba się roznosi drogą kropelkową, nawet przez dotyk, tak, przez dotyk, także tak to właśnie wygląda. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat właśnie myślicie. No, się okazuje, że tutaj Ekstraklasa wydaje się najbardziej bezpieczna, bo jest skoro w Polsce nie ma tego koronawirusa, to Ekstraklasa jest najbardziej bezpieczna. Ja nawet taką zaryzykowałem, taką tezę, że Ekstraklasa może się okazać po prostu atrakcyjna dla piłkarzy z tego względu, że tu nie ma koronawirusa. Wielu piłkarzy może przyjść do Polski, pograć w Ekstraklasie, nie dla, dla pieniędzy, tylko dlatego, żeby dalej być w świetnej dyspozycji, w świetnej formie, grać, a później pójdą dalej, tak? To może sprowadzić Sprawić, że po prostu poziom tej ekstraklasy się podniesie. No bo zobaczcie sobie z punktu widzenia takiego piłkarza, oni do Włoch nie pójdą, bo tam szaleje koronawirus, tak? Na przykład pójdą do innej ligi, tutaj do ekstraklasy, tylko wiadomo, że to jest kwestia finansowa, no też nie, 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 nie ci piłkarze z tej najwyższej półki, z tego topu przyszliby, żeby grać, żeby poczynać się w tej formie, póki ten koronawirus nie ucichnie, a później by zmienili praktycznie ligę, i to mogłoby wpłynąć na podwyższenie właśnie poziomu jakości piłkarskiej w polskiej lidze, w ekstraklasie, tak? Dobra, to wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jak w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No tutaj warto powiedzieć, że Zbigniew Boniek powiedział, że oni, jeżeli będzie taka decyzja, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, to się do, 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 dostosują, no nie mają tak za bardzo możliwości innej, tak, no bo jeżeli PZP się nie dostosuje do tej decyzji, no to wiadomo, że wojewoda może zakazać takiej imprezy z udziałem publiczności, znaczy ono może się odbyć, taki mecz, ale bez po prostu udziału publiczności, a szkoda, bo w Chorzowie zapowiada się bardzo fajny mecz, ma przyjść mnóstwo praktycznie kibiców, tak, e zwłaszcza, że ten stadion jest wyremontowany, e no to ma być po prostu świetna sprawa, a tutaj e taki, można powiedzieć, e tak, chochlik, taki psikus. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!